Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z piątego sezonu Minecrafta na Modern Safe Mode. Dzisiaj, jak widzicie, tak, jestem sam. Pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie cały czat, który tutaj jest ze mną i ze mną tutaj będzie nagrywał. Tak, pozdrawiam czat. Standardowo to napiszę, żeby od razu na czacie wiedzieli byli pewni, że naprawdę już nagrywam. Co dzisiaj? Dzisiaj chciałem zrobić tutaj kilka rzeczy. Oczywiście brakuje nam ciągle energii. Jednak tamte dizy nam się nie wyrabiają, gdyż tutaj ten system, co tutaj mamy z boku wybudowany, no niestety ma tutaj lekkie cały czas problemy odnośnie energii. Tak, energia jest na styk, więc to, co tutaj się produkuje, jest no idealnie cały czas. Wow, właśnie, czy to w ogóle daje cokolwiek zrobić? Chyba już nie. To się w ogóle nie wyrabia z tego wynika, wiecie co? Spróbujmy zrobić ten sposób, ten system przebudować, że ten kawałek odetniemy i podepniemy jego bezpośrednio do baterii. Jednak żeby to zrobić, trzeba z dołu wyciągnąć transformatory wszystkie, które przerzucimy na samą górę. Więc tutaj się dokopmy na dół. Prądu nie... prąd zabrałem im. Chyba, że dobra. Prąd na razie rozwalę. W takim razie... Okej. Go poprowadzę tutaj z boku. Tak, tak ślicznie, pięknie, ładnie. A ten kabel pójdzie tylko i wyłącznie do podłączenia tych naszych urządzeń. Tak jak potrzebujecie jeszcze więcej kabli światłowodowych, tak, pięknych, ładnych, ślicznych. I tutaj dopniemy całość już. Dobra, jak teraz to ładowanie nasze? Dobra, idzie już do góry, więc teraz energia będzie się wyrabiała. Więc wreszcie zaczniemy jakoś tutaj produkcję. Tak, wyłączyłem w międzyczasie oczywiście produkcję naszego, jojku, tego dziwnego czegoś z liści. Tutaj piszecie, to będzie system energetyczny. No powiedzmy, że nawet tak, będzie troszeczkę podobny do tego naszego poprzedniego systemu energetycznego, gdyż będzie on związany z, uwaga, 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 boilerami. Tak, boilerki sobie do tego wszystkiego podepniemy, więc będzie bardzo fajnie. Dobra, tutaj podepnijmy prąd, żeby wykorzystać ten prąd z tego układu, żeby z niego mogły pracować nasze style, bo style też potrzebują zasilania, żeby wszystko działało im pięknie, ładnie, wydajnie. Jak tutaj widzicie, no prąd leciutko przychodzi, tylko tyle, żeby je przerobić i leci dalej. Dobra, tutaj z góry już powinniśmy zjeżdżać, bo tutaj już nasze badboxy się też nie ładują za bardzo, zresztą tutaj na boki idzie. Ha, no więc co, na razie zostawimy w ten sposób. Mamy duży zapas w razie czego tych właśnie, jak to się nazywa dokładnie mówiąc? Plant ball. Tak, plant ball mamy bardzo dużo, więc na razie tego nie będziemy ruszali. Więc jak mówiłem, steel boilery trzeba zrobić. Zasilane na razie, jeden zrobimy, który będzie zasilany stricte tylko i wyłącznie na węgiel drzewny. Tak, węgiel drzewny. Boiler. Dobra. Te niskociśnieniowe, bo one będą mniejsze wymagania miały dla nas, to to zrobimy. I piecyk jak się tworzyło. Ho, 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 ho. Czekajcie, czekajcie, tego nie pamiętam za bardzo. Modyfikacje, mody i tutaj fucking shit, fuck, kurczę, niech ze mną współpracować. To było modyfikacje Minecraft, tak, dobrze mówię, podwójny kliken, luken i teraz tutaj tak, mamy nasz boiler, gdzieś tutaj są boilerki, tu są boilery i teraz nasze piece, to ten potrzebujemy. Potrzebujemy fire charge, gunpowder, coal i blaze powder. Tego potrzebujemy 9 sztuk. Teraz zobaczymy. Gunpowder mamy? Mamy. Blaze, powinniśmy kilka mieć. Tak, mamy 6, więc chyba nam styknie idealnie. Będziemy potrzebowali takie 3. Czyli na 3 piece byśmy mieli w ten sposób pozyskiwane surowce. Dlatego, no powiedzmy, że to nam wystarczy. I jeszcze po tego wszystkiego potrzebujemy węgiel. Dobra, i teraz z tego, a może nawet na tym poziomie to sobie to stworzymy, więc to odrzucimy do systemu naszego kochanego, zasadnego, pięknego. Tu podłączymy wszystko pięknie, ładnie i dostajemy fire charge. Teraz z nich wytworzmy sobie taką. Pierw to. Mamy wszystkie temy? Nie ma, nie mieliśmy tego. Potrzebujemy 9 sztuk. Na razie, pierw. Wytworzymy to. Ha, nie mamy piecy. Dobra, piecy, nie ma problemu. Wykonamy sobie 2 staki, żebyśmy mieli to w układzie, bo jak widzicie sami, to jest tania recepturka. 2, 3. Okej, to wrzućmy. Teraz potrzebujemy te. Ich
potrzebujemy trochę więcej. Ja tylko ja wykonam sobie staka, żeby tutaj się nie bawić z nimi. I wiecie co? Nie wiem, czy nie wykonamy od razu więcej tych, ale tu mi chyba brakowało cegieł, tak. Cegieł, czyli kleju. Klej. Mamy dużo kleju. W takim razie przydałoby się nasz układ nauczyć, jak się ten klej wytwarza. Mamy nauczyć Hardena, jak się wyłącza maszyny? Spokojnie. Hardenowi wytłumaczę, jeśli będzie chciał, żebym mu powiedział, jak to się robi. Wystarczy, że po prostu da mi info. Ja mu to spokojnie wytłumaczę, bez najmniejszego problemu. Więc, no, jeśli będzie chciał tylko, to ja mu powiem dokładnie, o co kaman. Więc nie przejmujcie się, Harden będzie wiedział, jak się te maszynki wyłącza. Dobra, teraz tak, podlecimy sobie tutaj, wrzucimy to do autocraftingu, żebyśmy mogli sobie zamówić to w każdym momencie, w każdym miejscu, tylko będziemy. To trzeba przepalić, czyli w to miejsce. Ła, ale mi się odbiło, przepraszam was bardzo. Teraz tak, o, piece wysoko, niskociśnieniowe. Teraz tak, gdzie położymy? Tam ogólnie przepalamy itemy, ale tutaj wybudował nam się z tyłu tofik. I tam już nie mam za bardzo miejsca. Trzeba jeszcze dodatkowe kołkowery postawić, a to chyba postawimy w piwnicy pod tym budynkiem. Dlatego piece postawiłbym, kurde, koło Hardena. Tak dziwnie to może wyglądać, jak szczerze mówiąc. Aj, kurczę, fucking shit, czekajcie. Okej, dobra, już miejsce przygotowałem po długich tutaj próbach, czyli tak, w tym miejscu powstanie nowy budynek, który będzie lekko wchodził tutaj w tą ścianę, tu będzie zejście w dół i dalej wnętrze będzie więcej bojlerów. Na razie tutaj będą główne bojlery, czyli te, które na razie pierwsze co będziemy uruchamiali, więc stawiamy tutaj bojler. Maksymalna wysokość bojlera to chyba jest 4 kratki, więc tak i też zrobimy maksymalny pod wysokość bojler. One będą nam służyły do zasilania naszej baterii, dlatego chciałem bardzo, żeby te bojlerki, nasze wszystkie piękne śliczne, były jak najbliżej naszej baterii, naszej akumulatorowni, żeby mogły korzystać z tego właśnie dobrodziejstwa naszego. Tak, do jego działania będziemy potrzebowali jeszcze kilka tutaj rzeczy, więc podkopiemy się w dół, takie małe zejście serwisowe zrobimy sobie. Tu będziemy pod bojlerem pierwszym. Tutaj będzie bojler drugi. Dokładnie, musimy być na drugiej kratce. Czyli w tym miejscu jest ten. Tak o, tutaj, czyli ile to jest blokatek? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Tutaj robimy sobie taką piękną, ładną wnękę. Nie ma tu żadnej dziury? Nie ma. Dobra. I teraz do niej potrzebujemy wylać wiaderka z wodą. W takim razie ja sobie wykonam dwa wiadereczka. I zapełnię je. Teraz w takim razie lecimy szybciuteczko pozbyć się naszych surowców, które mamy tutaj zbyt dużo przy sobie. Czyli te oto wszystkie główienka są wywalmy od siebie. To również jest tam tutaj całkowicie zbędne. Jak widzicie, od razu mamy tutaj więcej miejsca w EQ. Dobra, teraz wiadreczka i biegniemy po wodę. Najbliższe źródło wody jest tutaj chyba. Tak, dokładnie. I dwa razy wodę poproszę i z tych dwóch wiadereczek sobie zapewnimy pełny dostęp. A, to jeszcze potrzebujemy do tego jakieś źródło wody, czyli nasze aku chyba, tak? Powinienem mieć. Czekajcie, aqua nie. A czekajcie, ja chyba jest ustawiony tylko i wyłącznie na tą jedną modyfikację, na rękaw właśnie, o to chodziło. Teraz jeszcze raz piszemy sobie aku. O, to chciałem wykonać. Możemy to wykonać? Możemy. Dobra, to wykonałem sobie dwie sztuki. Nie będziemy po prostu musieli biec i szukać tego, gdzie to mamy, bo to pewnie w którymś budynku jest umiejscowione. No ale oczywiście standardowo ja tego nie mam, zapomniałem o tym, w ogóle nie wiem gdzie to jest i takie tam pierdółki. Dobra, wszystkie tutaj miejsca uzupełniamy wodą, jako że boiler będzie potrzebował stale jak największej ilości wody. Teraz tutaj to kładziemy. Teraz potrzebujemy liquidami podciągnąć się na samą górę. Dwa potrzebne są, żeby to wszystko działało poprawnie, czyli jeden wyciąga, drugi wpuszcza do środka. Też na jeden chyba też było, dało radę to obsłużyć. I teraz... Dobra, woda się nam uzupełnia, więc jest w porządku. Z drugiej strony może wiecie co? Zrobimy taką dziurkę tylko. O, slajmik. Cześć. Cześć, cześć panie slajmie. Wynoś się pan stąd, bo tutaj ma być wszystko pięknie ładnie. Dobra. Więc to będzie przygotowane na kolejny boiler. Więc to mamy załatwione. Teraz co potrzebujemy? Potrzebujemy się podpiąć do systemu Applied Energetic. Mamy tylko 12 kabli, to będzie zdecydowanie za mało, więc co potrzebujemy zrobić? Pójść do najbliższego źródła, gdzie mamy podpięcie, czyli tutaj, do naszego miejsca. Wziąć sobie
100 kabelki, zabrać wszystkie i ustawić, żeby skartował jeszcze 64. Dobra, a my w tym czasie przepniemy kabel. Czyli tutaj mamy kabelek najbliższy. W tą stronę przejdźmy, jak najdalej się uda. Patrząc oczywiście na mapkę, przynajmniej tak pi razy drzwi, pi razy oko, gdzie to może być. I spróbujemy się zaraz wydostać do góry i zobaczymy, w którym miejscu się znajdziemy. Dobra, teraz zobaczymy, gdzie tutaj jeszcze. Jesteśmy w jaskini. Wiecie co, nie chcę po jaskiniach chodzić, tutaj szukać nic. Dobra, zobaczmy do góry. Ojojku, kilofek mi padł. I to ten fajny jeszcze z fortunką. Tak, wiem, mogłem go naprawić. Save, czemu ty go nie naprawiłeś? Tak, to wina Tuska, dokładnie. Zgadzam się w 200%. Dobra, w takim razie wykonamy sobie nowy kilof. Ja tam się za bardzo nie będę przyjmował. Powiem wam, że wykonanie tych kilofów to nie jest większy problem. Dobra, to wyrzućmy. Tak, jak mówiłem, przepraszam was, jeśli wam się nie witam teraz w trakcie nagrania, ale po prostu jakoś tak podczas nagrania mi się tak... No średnio mam czas, że się po prostu witać z każdym po kolei, prawda? Dlatego od razu z tymi, z którymi się nie zdołałem przywitać, to od razu wam mówię, że to tylko i wyłącznie z tego powodu nie, że po prostu wiecie, olewam to, olewam wszystkie, jestem po prostu ham wielkich gór. Nie, nie, po prostu nie dam rady się z każdym przywitać. Patrzcie, jesteśmy prawie idealnie. Tylko jedną kratkę w to potrzebujemy przejść, a nawet dwie kratki w tą. Dobra, i teraz do góry wystarczy, że pójdziemy i będziemy idealnie w miejscu, gdzie chciałem być. No popatrzcie, kurczę, ale to się nazywa po prostu fart, dosłownie fart. Aha, tu zrobimy wnękę i tutaj postawimy sobie to. Okej, okay. Teraz tak o, pójdziemy do góry, tutaj wyjście, jesteśmy dokładnie w naszym układzie, jak sami widzicie. Więc naprawdę genialna sprawa, że nam się to udało i tak... jakieś tu mobki widzę cały czas, ale nie wiem, jakie to są moby. Dobra. Podciągniemy ten kabel do góry. I teraz tak, potrzebujemy jeszcze eksporter. Zapomniałem go wziąć. Gdybym go od razu zajumał, to nie musiałbym teraz się cofać. No ale niestety, skoro zapomniałem to, to muszę teraz po to podejść. Eksporter. Nie jest wykonany, więc go wykonamy. I weźmiemy sobie może chlebka troszeczkę. Nie mamy chleba. W takim razie pszenica. Pszenicy też nie mamy. Jabłka. Jabłka są. Dobra, więc przynajmniej tyle. Eksporter, dobra. To zabierzmy. Jabłuszka sobie zjedzmy. Tak, pięknie, ładnie. Ciekawe, jak tam nasze zwierzaki się mają, ale nie będę do nich leciał, bo nie będę marnował czasu na nie. Dobra, teraz tutaj podlecimy. Do góry, ja lecimy. Tak, pięknie, ładnie. Teraz tego. Nasz układ podepniemy w tym oto miejscu. Tutaj jak widzicie jest takie miejsce piękne, ładne. Tutaj możemy sobie zrobić dziurek jak najwięcej się tylko da. To może też zrobimy sobie dziurkę, tak, pięknie. Eksporter. Teraz podpinamy tutaj kabel. I nasz boiler będzie powoli tak zaczynał się rozpalać, jak oczywiście damy mu jeszcze węgiel drzewny. Dobra, musiałem polecieć oczywiście po węgiel drzewny, bo go nie miałem przy sobie, a nie chciałem z was zamęczać. Ok, wrzucimy tutaj maksymalnie węgiel i teraz tak o, piec będzie się rozpalał długo. Jestem właśnie ciekaw, czy ten piec da sobie sam radę się rozpalić, czy będę musiał coś kombinować tutaj jeszcze. Ale na razie damy mu czas na rozpalanie się. Teraz tak, jak chcę tutaj pozyskiwać energię? Standardowo chyba silnikami będę to robił. Czyli w takim razie wejdziemy sobie na engine'y i parowe potrzebujemy. Silnik parowy najlepszy. To jest ten bodajże, tak, ze stali, on jest wykonywalny. Teraz tak, pewnie zastanawiacie się, safe przecież nie zrobiłeś stali. Zrobiłem stal. Wrzuciłem sobie wcześniej wykonanie stali, więc mam to wszystko przygotowane. Czekajcie, jeszcze raz, kurczę, jak to było? Stone gear. Geary stone'owe. Wykonajmy ich 64, one są dosyć tanie, prawda? A nam się przydadzą później do kolejnych projektów. Więc tych silników... Silników 8 na 1 taki boiler chcę zamontować, więc 16 będę potrzebował kręciołków. 16, dobra. I chyba jesteśmy w stanie już to wykonać. Tak, tak, 8, dokładnie tak. Silniki mamy w takim razie. Liquidy mamy do pociągnięcia. Teraz coś do przeciągnięcia energii. Użyjemy do tego energii redstone'ów, konduitów. Które też już zrobiłem wcześniej troszeczkę więcej, bo podpinałem te nasze baterie w ten właśnie sposób, widzicie.
Energia przychodzi do naszego, do środkowej baterii, tutaj, jest rozprowadzana po wszystkich po bokach, a później jest rozprowadzana przez dolny układ do tych zewnętrznych. Czyli tak, że będzie zapełniany ten rząd ostatni, a dopiero później ten rząd na początku. Na samym końcu będą tesserakty, które będą przesyłały energię do różnych miejsc naszego układu. Dobra, więc to się nam będzie rozpalało, pięknie, ślicznie. Enginy. Tak. Enginy, właśnie, teraz mam dylemat. W którym miejscu je montować? Kurczę, troszkę mało tu miejsca sobie zostawiłem na to. Engine potrzebuje tak o. Tutaj liquida podpiętego. Tylko nie z przypiętego razem, ale to jakoś się dało radę uzyskiwać. Aha, to chyba jest poprowadzone wtedy tylko z jednej strony. Wtedy one się nie podpinają razem. Czyli w ten sposób. Tak, byłoby można je zamontować. Chyba, że jednak z tyłu bym to już zrobił tutaj pod ziemią. A, no i właśnie mówię wam. To są takie dylematy głupie, które niestety, ale trzeba po prostu jakoś tutaj sobie dać radę. Teraz przeciągnę chyba jednak to troszeczkę pod ziemię. I tutaj pod ziemią postawię silniki, które tutaj będą sobie pracowały pięknie, ładnie. Więc w takim razie tutaj zlatujemy. Tak, tutaj kurczę suchary mi strzelają na czacie. Dzięki wam bardzo, naprawdę uwierzcie mi, że to jest bardzo motywujące. Dobra, teraz taką, wracajmy do zabawy. Ja teraz może przygotuję to miejsce i zaraz do was wrócę. Dobra, okej, to ja się przekopałem troszeczkę w głąb. Oczywiście teraz chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Koki, Craftmonio oraz Zwicha, którzy siedzą na Skype'ie, tutaj mnie co chwilę zapraszają. Tak, serdecznie was pozdrawiam, później się wbiję, spoko, nie ma problemu. Dobra, to wróćmy teraz już do tego projektu, bo naprawdę ja go nigdy nie skończę. Teraz tak o. Tu kładziemy silniczki, 4 sztuki, zobaczymy, jeśli one się będą wyrabiały, dodamy jeszcze jeden. Podłączyłem to w ten sposób, nie wiem, czy ta para tutaj dojdzie w pełnej ilości, jeśli nie, to górą puszczę jeszcze jeden kanał rur i na tym postawię 2 enginy. A ja to mówię, to wszystko zależy od tego, jak to będzie tutaj nam działało. Teraz tego, tutaj montujemy kabelki, standardowo. Właśnie nie wiem, czemu ta grafika tak się znacząco zmieniła. Nie wiem, czy to wina paczki, czy wina czego. Czyli w ogóle to się zmieniło teraz w tej najnowszej wersji tej modyfikacji, czyli Thermal Expansion, bo to jest stąd. Ale to wszystko jest irytujące, tak wam powiem szczerze mówiąc. Dobra, tutaj na samym końcu będzie podpięcie razem. I teraz musimy tą całą wiązkę przeprowadzić właśnie aż tutaj. Do tego środkowego najlepiej byłoby, ale tutaj nie dojdziemy, więc do obojętnie którego wejścia. Na przykład tutaj możemy to puścić, wtedy ten jeden nie będzie obsługiwany. No i właśnie. I tu jest szkopuł się pojawia. Jak to doprowadzić? Możemy doprowadzić do tego miejsca, tutaj, i będzie się łączyło z tą rurką i przesyłać dalej. Spoko, zaraz coś popróbujemy. Pierwsze co, przekopmy się w ogóle, żeby być na tamtym poziomie. Więc wbijmy się na dół. Tutaj dwie kratki w bok, albo troszeczkę więcej tych kratek i w tą stronę przekopujmy się, aż dojdziemy. Coś nade mną chodzi. I to nie jest zbyt miłe, wam powiem. Powiedz, że jak wiecie, ostatnio miałem tutaj problemy z Herobrine'em, który dalej gdzieś tutaj grasuje. O, chyba ropa. Z tego, co mi się wydaje. Więc bardzo fajnie, ropa też nam się przyda. Tak, oczywiście. Tak, teraz tutaj na czacie będzie troszeczkę spawn, bo sobie chwilę popisaliśmy, ale mam nadzieję, że damy sobie radę. Dobra, idźmy jeszcze dalej. Musimy się przekopać przez ten całą długość. Już wiem, że mi kabli niestety zabraknie i to jest ból będzie. No ale dobra, zaraz będziemy jeszcze z tymi kablami próbowali. A na razie... Ołaj, wleciałem jednak. Tak, nie założyłem. Czyli to jest ropa, bo ten efekt daje tylko i wyłącznie ropa. O, nasz kabel tutaj idzie do prądu, więc jesteśmy już na dobrej drodze. Czyli gdzieś tutaj jest nasz MMFI. MMFIZU. Tak, jakoś tak. Tutaj jest dalej podpięcie, więc tutaj będziemy. Tak, tutaj jest to. Okej, okay. Więc tak, w tych okolicach przydałoby się teraz podpiąć nasz kabel, który niestety, ale będzie miał troszeczkę ekscesów, bo on tak, możemy go podpiąć pod to, albo tutaj. Słuchajcie, to możemy rozwalić, bo to nam się nic nie daje. Podepniemy się chyba prosto w to miejsce. Tutaj. W ten sposób.
Tutaj będzie wyjście może być, o w te, tak, albo wejście nawet, obojętne. I teraz tylko ten kabel musimy poprowadzić po całej długości. Wiem, jego mi nie wystarczy. To jest wręcz pewne, że ten kabel, niestety będę musiał zaraz pójść go dorobić. Ale zobaczymy, gdzie w ogóle sięgniemy. Tutaj. Nie jest źle, wam powiem. Teraz tak, podlećmy. Zobaczmy, czy ja mam jego troszkę więcej tutaj w układzie gdzieś wrzuconego. Jeśli nie, to go wykonamy. I tak czy jak staka zrobimy, puścimy go do ładowania w międzyczasie. Czyli tak, o, kabelki nasze to są engine. Czyli energy conduit. Conduitik. Tutaj. Piękny, ładny, śliczny. Ten potrzebujemy pusty na razie wykonać. Staka. Ło, mamy tylko tyle, czy hardening glass nie ma. Ale mogę od razu wykonać. Fuck. Mogłem go razu wrzucić, żeby go się wykonywał, nie, po prostu poleciałem dalej. Dobra, nieważne. Najwyżej później to zrobimy jeszcze raz. Jego się nam napełni. I teraz tak o, filament muszę poczekać, co tam się wykona. Okej, dobra, tyle nam powinno tych kabelków spokojnie wystarczyć. Tak, mam nadzieję, że to, co tutaj robię, jest dla was jasne. Jeśli nie, proszę, napiszcie mi pod tym filmikiem, czy ten projekt, który dzisiaj wykonujemy, jest zrozumiały. Czy wiecie już, jak go samemu wykonać, czy też nie. Bo jeśli okaże się, że dużo osób ma problemy, to myślałem, żeby stworzyć taką serię, która będzie tylko i wyłącznie tłumaczyła pojedyncze projekty. Typu, na przykład dzisiaj zajmujemy się wykonaniem jakiegoś tam układu, na przykład do przepalania. Jest dużo osób, które nie wiedzą, jak go wykonać, to ja tworzę filmik, tam kilkuminutowy, stricte tylko i wyłącznie pod tą jedną rzecz, gdzie wam pokażę dokładnie, jak go ją wybudować. Napiszcie mi, takie coś byście chcieli w ogóle oglądnąć. W moim wykonaniu to będzie już naprawdę tylko i wyłącznie odcinek techniczny. Tam żadnych takich ekscesów nie będziecie mieli. To będzie typowo odcinek techniczny. Tak jak powiedziałem. Aj, zrąbałem troszeczkę ten kabel. No dobra. Niech będzie już. Teraz tak przypuścimy tak dołem. Nie wiem, jakie to ma straty. Będę musiał w konfigu dokładnie sprawdzić. Dobra, jesteśmy już tutaj na samej górze. Teraz tutaj się podepnijmy. Ojejku, jak się z on wydostać? Ratunku! Dobra, to jest inny kabel, więc tutaj się podepniemy. I jeszcze podpięcie zrobimy w to miejsce. Okej. Kto się musi spiąć? Razem. Okej, dobra. Tego, silniki jeszcze nie chodzą, jak sami widzicie. Potrzebujemy im wysłać jeszcze sygnał redstone'owy. Czyli zrobimy to czymś standardowym się zrobiło, ale kurczę, nawet nie mam zwykłego kabla. Jacie, to się nazywa dopiero po prostu super ekstra sprawa. Dobra, więc zwykłe kable. Te mamy. Te możemy wykorzystać, tak szczerze mówiąc, będą nawet lepsze. Mamy lampę w ogóle jeszcze jedną, przydałaby się. Lampy nie mamy, ale lampę chyba jesteśmy w stanie wyprodukować. To ona chyba nie jest skomplikowana. Potrzebujemy glowstone. Mamy? Mamy glowstone, okej. Więc weźmiemy sobie go i podłączymy wszystko pięknie ładnie tutaj w tym miejscu. Dobra. Tak o, tutaj podpiąłbym uruchomienie naszego boilera. Ale teraz tak, muszę jakoś podpiąć, znaczy doprowadzić kabel w tamto nasze miejsce. Więc tutaj boczkiem się przedostaniemy. Aj, lagozaur mnie złapał! Kto się próbuje wbić na serwer, czy jak? Przynajmniej takie lagi mam tylko jak to się wbija na serwer. Dobra, teraz tutaj poprowadzimy kabel. W ten oto sposób. Teraz ten kabel, musimy zrobić z niego kabel latający. To wyrzućmy z siebie, kabel latający, ok. Teraz tak o, tu go podepnijmy. I przeprowadźmy go tutaj bokiem trochę. Ok. Tylko właśnie, nie chcę go podpinać do boilera, tak szczerze mówiąc. Bo nie wiem, czy boiler nie będzie na niego oddziaływał. Więc przypuśćmy ten kabelek tutaj w dół. Kurczę, żeby się wydaje, że kabla mi zabraknie. Tutaj go przypuśćmy teraz z dołem. Teraz tak, o, chcę kabel podpiąć tutaj pod lampę. W tym miejscu będzie lampa stała. To jest środek, środek. Tu będzie lampa. I teraz, czy mi wystarczy tego kabla? Brakuje mi. Mogę zamienić go w drugą stronę? Mogę. Fajnie, po prostu ten kabel jest genialny. Dobra, teraz stąd wyjdźmy tylko i tutaj dajmy wajchę, która będzie uruchamiała ten boiler w całości. Okej, działa poprawnie, boiler się rozgrzewa, jest w porządku, silniki zaczynają pracować. Jaką mają moc? Muszę się rozkręcić do 8, jak się rozkręcę do 8, to wszystko jest w porządku. I chyba widzę, że powinno być ok.
7. Dobra, będzie 8, więc taka konstrukcja nam spokojnie przy tym wystarczy. Przydałoby się to tylko jeszcze jakoś zabudować, ale tutaj może zajmam od Hardena piłę i tu po prostu piłą te kawałki tutaj zasłonię, żeby to nie było takie widoczne. Na razie zrobimy coś z tego typu, prawda? Dołóż do Query Silk Touch. No, faktycznie mógłbym go dołożyć, bo faktycznie on by mógł się przydać mi przy niektórych rudach, żeby je pozyskiwać. Dobra myśl nawet wam powiem, to dzięki wielkie. Kto to mi napisał? Tym Silk Toucha dorzucił, żeby później nie było, że jest techami i nie pokazuję wam, kto to powiedział. Kurczę, ślep jest naprawdę. Dosłownie ślep, jest tutaj. GW Gaming. Tak, dzięki wielkie. Postaram się go dorzucić, ale nie wiem kiedy. Tak, tu jest właśnie ten drugi problem, że to naprawdę troszkę czasowo mi zajmuje. Bo jak wiecie, albo też nie wiecie, nie kojarzycie, ja te odcinki nagrywam na bieżąco razem z YouTube'em. Czyli jak wy to oglądacie, to wiecie, że ja to nagrywałem dzień wcześniej. Nie nagrywam na zapas. Z zasady nie nagrywam na zapas, dlatego też niekiedy po prostu mam problemy z wypuszczeniem tego odcinka, tak jak wy byście chcieli od razu i w tej samej chwili. Ale to po prostu wiecie, tu chodzi o to, że ja po prostu na zapas nie nagrywam odcinków. Dobra, ten kabel jednak przeciągniemy w inne miejsce, tak żeby tutaj umożliwić sobie później dodanie jeszcze jednego kabla. A co za tym idzie? Tutaj muszę poprowadzić sygnał redstone'owy pod jego uruchomienie, więc w tym miejscu nic nie może być. To zbierzmy sobie pięknie ładnie wszystko. Tutaj zasłonimy ten cały fragment. I tak o, kuknijmy, czy jesteśmy w stanie tutaj dać jeszcze po dwa silniki. W takim razie idziemy je wykonać. Silniki wykonamy bez większego problemu, bo mamy wszystkie surowce przygotowane, więc powinno być ok. A ten system, co teraz zbudowaliśmy, zapewni nam dosyć dużą energię i wreszcie odciążymy troszeczkę nas ten system dieslowy, który tam mamy podpięty, bo on bardziej by się przydał jednak, żeby tutaj zasilić te maszyny nasze, więc ja nie wiem, czy ja go nie odepnę później, żeby nie zasilał w ogóle tamtej naszej elektrowni. Dobra, stylowe silniki. Wpisujemy standardowo engine i tutaj wybieramy sobie stylki, tak. Właśnie, co to jeszcze jest? Co to jest? Kinetic. Kinetic. Kurczę, nie wiem, muszę po prostu ogarnąć jeszcze inne. Tak o, potrzebujemy 4. Aha, wyrzućmy oczywiście ten syf, co mamy przy sobie. To też możemy wyrzucić. To. Pięknie, ładnie. To również. To jest nam niepotrzebne, to też. To jest stara recepturka, tutaj już nie chodzi. Więc czekajcie, tutaj jeszcze... Dobra, jestem, tak? To Koki dzwoniła. znowu. Dobra, nieważne, mniejsza z tym, zaraz się tam do nich wbiję. Engine. Giry nam brakuje, czyli dwie sztuki. Pięknie, ładnie. Dorzućmy je w tamto miejsce. Teraz biegniemy. Tak, musiałem dać się oczywiście na nie przeszkadzać, że teraz nie słyszę, że dzwonią, bo cały czas, uwierzcie mi, cały czas dzwonią. Ojojku. Dobra, do góry się podepniemy tymi silnikami. To jest kwestia, jak sądzicie, wyrobią się te silniki? Mi się wydaje, że chyba nie. No ale zaraz się przekonamy. Podłączmy. I teraz kwestia, jak to wejdzie na inne. Tak, widzicie, spada w dół. Więc nie obsłuży nam dodatkowych silników, więc zabierzmy je. Czyli 8 silników to jest standardowa ilość, którą możemy tutaj podłączyć. Więc równie dobrze możemy tak o te kable stąd pozabierać. Tutaj to rozwalić. To też rozwalimy, ale tylko po to, żeby zebrać te wszystkie surowce. I wrócimy z powrotem z tym układem, jaki był przedtem. Czyli w ten oto sposób. I tutaj przydałoby się więcej kobla, którego ja niestety nie posiadam teraz przy sobie. Dlatego też posilę się tymi, co tutaj są wokoło rudy. A ja to później sobie zasłonię, więc tym się nie przyjmujcie. Ta jaskinia będzie ozdobiona. Postaram się to zrobić sam, albo Harden będzie chciał sobie spontana zrobić, bo to wiecie, Harden lubi te spontane robić właśnie z tych projektów, które tutaj są wykonywane. Tutaj będzie kolejna sekcja z tymi silnikami, a gdzieś w tym miejscu, nie wiem czy tutaj na środku czy coś, zrobimy zejście w poziom niżej, gdzie będą kolejne tego typu steel boilery, chyba że steel boilery kolejne będziemy montowali całkowicie w innym gdzieś miejscu. Może tutaj będą standardowo tylko te dwa style, które będą napełniały naszą akumulatorownię. Aż wiecie, na dłuższą metę one sobie nie poradzą, to trzeba po prostu to pamiętać, bo to jest tylko 8 silników razy 8, czyli 64 Minecraft Julie to produkuje nam, więc to nie jest aż taka wielka energia, ale zawsze lepsze to, niżeli nic, tak ja uważam. Kurczę, do dziury latuje. Jak nie jedna dziura, to druga dziura, naprawdę. Ech, straszeczna sprawa wam powiem. Straszeczna.
I wiecie co, w tym miejscu skończymy już ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli czegoś nie zrozumieliście, napiszcie mi. Jeśli macie sugestie dla mnie, też mi napiszcie, oczywiście standardowo, bo pamiętajcie, te odcinki, co ja kręcę, są dla was, więc jeśli macie jakieś sugestie do nich, to od razu je piszcie, żebym po prostu mógł je poprawić i żebyście mogli oglądać lepsze odcinki. Tak, łapce też nie zapomnijcie, naprawdę, to jest istotna sprawa dla mnie. To dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionej, polećcie znajomym i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. To pa, pa wszystkim!